Dzień dobry Państwu, nazywam się Rafał Górski, jestem prezesem Instytutu Spraw Obywatelskich. Witam w audycji Czy masz świadomość, w ramach której rozmawiamy o sprawach ważnych dla obywateli. Wszystkich naszych podcastów można słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj! Dzień dobry Państwu. Dzisiaj Państwa i moim gościem jest Marek Chlebuś, wieloletni członek Komitetu Prognoz PAN, futurolog, też współautor książki Czy świat należy urządzić inaczej? Schyłek i początek, wydanej przez Komitet Prognoz Polska 2000+ przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk. Dzień dobry Panie Marku. Dzień dobry. Zacznę od cytatu wywiadu, który ukazał się w 2017 roku pod tytułem A może wyłączyć internet? Warto spowolnić rozwój technologiczny i trochę przemyśleć nasz ludzki los, bo zdaje się, że wpadliśmy w poważną pułapkę. Najwyższy czas zatrzymać to wszystko i korzystając z dotychczasowych doświadczeń jeszcze raz zbudować sieć na lepszych zasadach, mówi Andrzej Zybertowicz, socjolog. To fragment wywiadu, który udzielił profesor Andrzej Zybertowicz, przypomnijmy, obecny doradca prezydenta RP Andrzeja Dudy, plus minus tygodnikowi Rzeczpospolitej. Panie Marku, czy może faktycznie warto wyłączyć internet? No, ja pamiętam z tego wywiadu również tak pół żartem Zybertowicz powiedział, że on zastanawia się, czy internet już nie stał się inteligentny i czy on nam pozwoli się wyłączyć, prawda? Już wtedy, to było 3 lata temu. I on też zwracał uwagę na to, że czas strasznie galopuje, że jak się próbuje coś opisać, uchwycić, to zanim praca przejdzie w cykl wydawniczy, to już jest to nieaktualne. Więc rzeczywiście od tego 2017 roku, kiedy on się zastanawiał nad możliwością wyłączenia internetu, to chyba nawet jeśli wtedy byłoby możliwe, co wątpię, to wydarzyło się dużo rzeczy, które jeszcze by to dzisiaj utrudniły. To są satelity, kilkanaście tysięcy satelitów Muska, których nie kontrolują już państwa narodowe, które będą ten internet rozsiewać nawet na biegunach. To jest sztuczna inteligencja, która się rozmnaża tam. To jest 5G, które zaraz przyspieszy. No i to jest internet rzeczy, co do którego nie mamy pojęcia, ile węzłów dołożył do sieci. Prawdopodobnie więcej niż było przed tym internetem rzeczy. W związku z tym problem wyłączenia jest jeszcze trudniejszy. Ja się też nad tym kiedyś zastanawiałem. Najpierw się zastanawiałem nad takim wykrywaczem bytów, prawda, żeby wykryć ducha internetu, czy już ożył. I opublikowałem pracę, która chyba jest w ogóle dostępna gdzieś w sieci, Wspólny Umysł, która wyraża rezygnację, że tego się raczej nie da wykryć, że to są różnice poziomów, to jest metapoziom w stosunku do nas. Tak jak my nie mamy kontaktu z własnymi neuronami, tak taki zbiorowy byt jak internet raczej nie ma kontaktu z nami. Pytanie, czy dostrzegłby, że jest wyłączany. Ja przywołałbym scenę z Odysei Kosmicznej, tam jedną z końcowych wyłączania komputera Hal, bardzo taką przejmującą, kiedy ten komputer gaśnie, jak mu się kolejne moduły pamięci wyciąga. I czy ten internet gasłby tak grzecznie, nie mam pojęcia. I czy by się bronił, też nie mam pojęcia, ale wydaje mi się, że niezależnie od tego, co internet chciałby, czy pozwolił nam robić, to my sami nie jesteśmy już w tej chwili w stanie wyłączyć prądu, bo to by się do tego sprowadzało, żeby na całej planecie wyłączyć prąd. Ale generalnie z Zybertowiczem się zgadzam, jeśli wolno, najwyżej to nie pójdzie do emisji. Ja bym chciał dokonać autokorekty. Kiedy poprzednio mówiliśmy o Zybertowiczu, ja zacytowałem Schopenhauera, że tam są takie jakby etapy, że człowiek jest, no zacytowałem błędnie, chciałbym tylko teraz przytoczyć, jak to powinno wyglądać, więc prawda jest najpierw ignorowana, potem wyśmiewana, a potem uważana za oczywistą. Mnie się wydaje, że Zybertowicz jest już gdzieś między drugim a trzecim etapem, już na pewno nie jest ignorowany i już też nie jest wyśmiewany, już raczej, tak mi się wydaje, szanowni przez wszystkich. A może pan przypomnieć historię internetu i powiedzieć, jak pana podejście do tej technologii ewoluowało? No, znaczy, historia internetu do tej pory, do niedawna była dostępna
w przeróżnych miejscach w tej samej wersji, takiej bardzo zmitologizowanej, bardzo no, prostackiej, jak narracja reklamy. Internet miał powstać z przerażenia radzieckim Sputnikiem, a potem były kolejne akty szczodrości, kiedy armia darowała naukowcom, naukowcy innym naukowcom, tamci kupcom i tak dalej. I ja bym tego nie chciał przytaczać, to jeszcze można sobie nawet pewnie jeszcze gdzieś znaleźć, to gdzieś jeszcze pokutuje. Rzeczywista historia internetu była taka, rzeczywiście, jak Związek Radziecki wystrzelił pierwszy Sputnik, Amerykanie tego jeszcze nie umieli, przerazili się, że ich całe terytorium już, znaczy nie wystarczy obrona granic, tylko coś może z góry spaść. I rzeczywiście wtedy w tym samym roku powołali ARPE, czyli Agencję Zaawansowanych Projektów Badawczych. Ale od tego roku, czyli 57, do pierwszych czterech węzłów sieci ARPANET upłynęło aż 12 lat. ARPANET powstał dopiero w 69 roku, pierwsze połączenie interkontynentalne w 73, potem protokół TCP/IP, ten, którego używamy, potem pierwsze grupy dyskusyjne, potem DNS, potem WWW. WWW powstało tak naprawdę dopiero ta sieć, ta łatwa, powiedzmy już dla niespecjalistów, powstało dopiero w 90 roku. No i tak naprawdę wtedy się zaczął ten internet, który, no, do którego, który jeszcze nie doczekał się jakiegoś Karola Meja, który to opisze kiedyś jako świat wolności nieskrępowany i otwarty nowy kontynent. No, ale ktoś to kiedyś opisze. W każdym razie 90. lata to był taki okres, kiedy do internetu weszli ludzie z pokolenia hipisów, z pokolenia ludzi wykształconych jeszcze klasycznie, jeszcze mających do czynienia z książkami, z filozofami, jeszcze nie używających telewizji, tylko właśnie druku, książek. I ci ludzie nagle zobaczyli kontynent właśnie nieprzebranych możliwości, gdzie nie ma pieniądza, nie ma własności, nie ma władzy, gdzie wszyscy ludzie są braćmi, gdzie jest ekonomia współdzielenia, gdzie wszyscy się znamy, gdzie istnieje naturalny brotherschaft między wszystkimi, gdzie nagle się mogą spotkać ludzie z całego świata. Ja pamiętam pierwsze grupy dyskusyjne, to gromadzili się ludzie, z którymi ja bym nigdy w stanie nie był się spotkać w ciągu całego życia, z wszystkimi innymi. Byli z różnych kontynentów, byli z różnych pokoleń, byli jedni dyplomatami, inni wojskowymi, inni byli kupcami, znaczy biznesmenami, inni naukowcami, ludzie z przeróżnych kontynentów nagle ze sobą rozmawiali. Te dyskusje były niesamowite, znaczy ja sobie nawet niektóre skopiowałem. One miały tysiące wpisów, one ewoluowały, zmieniały się kolejne generacje dyskutantów. Poziom był niezwykle wysoki, bo to jeszcze byli ludzie poprawnie wykształceni, prawda, klasycznie nazwijmy to. Dzisiaj, chociaż kiedyś wykształceniem klasycznym, kiedy ja się uczyłem, to określano grekę i łacinę językiem martwe. I to był taki okres, kiedy ten taki karnawał wolności, tak jak teraz jest na Białorusi, jak u nas był w 80., 89., kiedy wszyscy ludzie są braćmi, kiedy ludzie się zachłysnęli tą wolnością, tą nieskrępowaną kreatywnością, tym otwarciem świata na zupełnie nowe obszary twórczości, zaczęła wchodzić komercja i robić to, co zawsze komercja ometkowała, opakowała w reklamy, pozostawiała pułapki finansowe rozmaite, zaczęła ten świat psuć. Internauci się sprzeciwiali temu. Ja zacytuję, był taki poeta, już niestety nieżyjący, John Perry Barlow, on był autorem piosenek, on był jednym z takich guru cyberkultury. On w 1996 roku sformułował deklarację niepodległości cyberprzestrzeni, odpowiadając właśnie korporacjom i rządom. I ja zacytuję parę zdań po prostu. Rządy świata przemysłu, wyzużyci giganci z mięsa oraz stali, zwracam się do was z cyberprzestrzeni nowej ojczyzny umysłu. W imieniu przyszłości apeluję do was z przeszłości, abyście zostawili nas w spokoju. Nie jesteście tu mile widziani. Władza wasza nie sięga miejsc, w których się gromadzimy. Nie macie moralnego prawa, aby nami rządzić, ani też metod przymusu, których musielibyśmy się obawiać. Cyberprzestrzeń nie leży wewnątrz waszych granic. Tak, no, konkluzja jego była: tworzymy cywilizację umysłu w cyberprzestrzeni, oby była bardziej ludzka i sprawiedliwsza od waszej.
No, było to, że tak powiem, no, wyrazem pewnej naiwności, bo akurat akurat niewiele wcześniej zezwolono na komercję w internecie i zaczęły wchodzić korporacje, zaczęły dmuchać bańkę internetową, która pęknie za 5 lat. Barlow się zauważył oczywiście, że to idzie w innym kierunku, rozczarował się, wycofał się. Wycofał się, został hodowcą bydła. I jako chyba hodowca bydła już umarł parę lat temu. W każdym razie taką to deklarację wtedy sformułowano i ona znakomicie oddaje atmosferę emocjonalną i umysłową tamtych czasów. To się zaczęło zmieniać, zaczęła bańka puchnąć, bańka pękła w 2001 roku, bańka internetowa. Jak każdy kryzys, to tak samo działa, zawsze więksi pożerają mniejszych, najsłabsi umierają, inni słabsi muszą oddać się w niewolę, średnim, średni, mocniejszym i tak dalej. I internet wkroczył w fazę monopolistyczną w XXI wieku. No i właśnie jesteśmy u dużego rozwoju tej fazy w tej chwili. Przy okazji pojawiły się gigantyczne konglomeraty biznesowe, gigantyczne konglomeraty szpiegowskie w tym internecie. No, jest to zdecydowanie w tej chwili ta faza, w której jesteśmy, jest fazą dystopijną i jest fazą, która no, mi się wydaje, że już dalej zajść nie może, bez modyfikacji człowieka oczywiście. No dobra, to tyle mógłbym powiedzieć o internecie. A pana podejście jak ewoluowało? No ja podzielałem emocje Barlowa. Ja nawet cytowałem Marksa, internauci wszystkich krajów, łączcie się. Ja byłem również, zachłysnąłem się tą wolnością. Wie pan, to było coś niesamowitego, jak nagle człowiek może dyskutować z kilkudziesięcioma osobami, które nigdy by się nie spotkały. Prawda? I z osobami na niezwykle wysokim poziomie. Ja pamiętam, bardzo duże serwery postawiła Gazeta Wyborcza i fora Gazety Wyborczej były niezwykle przepustowe i tam się zaczęli ludzie z całego świata gromadzić. To nikt nie czytał tych artykułów. To się patrzyło tylko na nagłówki. Jeżeli temat był mniej więcej ciekawy, to się od razu wchodziło do dyskusji, bo tam dopiero, tam pisali ludzie na poziomie niedostępnym dla dziennikarzy, a przynajmniej niedostępnym dla dziennikarzy działających profesjonalnie, czyli którzy muszą walić wierszówkę i spłacać kredyt, prawda? Więc ja się też tym zachłysnąłem. Dzisiaj patrzę na sieć, no jak sam pan widzi, krytycznie, ale wydaje mi się, że to jest szczyt jej potęgi, że to się rozpadnie. Ale to jak będziemy o przyszłości może tej sieci mówić, to wtedy coś o tym więcej powiem. No dobrze, a pytanie takie się rodzi, komu internet dzisiaj służy, a komu nie? No służy tym samym, co reszta gospodarki. Żyjemy w czasach panującej religii ekonomii, uświęconego prawa własności, uświęconego znaku pieniężnego. Jego podrabianie jest karane ciężkimi tam uwięzieniami, różnymi innymi rzeczami. I w tych czasach no, ukształtował się pewien globalny ład. Stosunki władzy, właściwie ja nie wiem, czy to należałoby nazwać władzą czy pasożytnictwem bardziej, ale tak czy owak wyzysku, o tak powiedzmy. Jest praca z 2012 roku Jamesa Blattfeldera, to jest Szwajcar. To jest Szwajcar z tej słynnej Politechniki Zurychskiej, fizyk, no bo któż mógł pisać coś sensownego o ekonomii, prawda? On napisał pracę, w której wyciągnął z bazy 37 milionów przedsiębiorstw notowanych na giełdach, wyciągnął korporacje globalne i zaczął badać powiązania kapitałowe między nimi i wyodrębnił jądro stu kilkudziesięciu przedsiębiorstw, które gromadzą własność, a potem już innymi metodami doszedł do czterech. Jest dokładnie cztery firmy, które, że tak powiem, mają tytuły, mają kwity własności do świata, do całej gospodarki, do wszystkiego, co jest notowane na giełdach, co jest tam zapisywane w komputerach, czy jako znaki pieniężne, czy jako akcje, czy jako obligacje. Te korporacje to State Street, Vanguard, BlackRock i Fidelity.
Jest to opisane, jest nawet w internecie, ja chyba wczoraj szukałem, znalazłem, jest, można kupić sobie książkę Decoding Complexity tegoż właśnie Glatfeldera. Wydał to Springer Verlag, jak najbardziej jedno z dwóch chyba obok Pergamonu głównych wydawnictw naukowych świata, więc no, nie jest to portal płaskoziemców jakiś. Zresztą można też znaleźć w archiwach chyba Polityki wywiad Żakowskiego z Dowborem. To jest taki Ladisław Dowbor, taki brazylijski ekonomista o jakichś lekko polskich korzeniach, w których on opisuje te prace. To gdzieś tam w archiwach Polityki, to chyba ja zanotowałem, to był 12 czerwca 2017 roku w tamtym wydaniu Polityki. On opisuje te prace, co prawda do etapu tej ostatniej filtracji, kiedy już nie badano tytułu własności, tylko kontrakty na zarządzanie. Bo kapitał może być anonimowy, prawda? Spółka może być anonimowa, podwójny holding. Kiedy spółka A zakłada spółka B, a spółka B kupuje spółkę A, już nie ma właściciela ludzkiego. To jest dość łatwo ukryć tożsamość ludzi. Co prawda, jeżeli jest się Putinem czy Trumpem, to można i odkryć to, co zostało zakryte, ale na razie nie słyszałem, żeby znaczy nie spotkałem się z publikacjami, które wymieniają po nazwisku właścicieli świata. I myślę, że ci sami właściciele, ponieważ w ich szpony dostały się także banki fedowskie, czyli system finansowy świata, to myślę, że i te wszystkie Google też tam, szczerze mówiąc, są albo już zdominowane, albo zaczynają być. Czy masz świadomość? Dostarczamy Ci treści bez cenzury i bez reklam. Potrzebujemy Twojego wsparcia. Dorzuć się do mediów obywatelskich. Wpłać darowiznę. Link do wpłat znajdziesz w opisie do podcastu. Słuchaj, myśl, działaj. A komu nie służy dzisiaj internet? No właśnie się zastanawiam, bo najłatwiej byłoby powiedzieć, że zwykłym szarym ludziom, ale ja sam odczuwam panikę, jak mi ginie sygnał internetowy i czuję się, jakby mi ktoś zasłonił oczy i zatkał uszy, więc znaczy, to co niekoniecznie znaczy, że ja tego internetu potrzebuję, to może oznaczać uzależnienie, ale wydaje mi się, że internet jest już w takiej fazie zaawansowania, że on nie musi nikomu służyć. To znaczy, to już się samoistnie rozwija. Sam zresztą Zybertowicz w tej cytowanej rozmowie mówił, że internet nas używa, prawda? On nas używa do swoich celów. I teraz pytanie, czy to była przenośnia, czy to był opis rzeczywistości, tak? No, chyba jednak opis rzeczywistości. Myślę, że komu zdecydowanie nie służy, no to tej gospodarce, która umiera wskutek rozwoju internetu, tej gospodarce tak zwanej realnej, prawda, to może jej nie służy, ale właściciele się przesiadają po prostu na tak jak była ta gorączka dotcomów, teraz się meldują u tych monopolistów władających giełdami. Nie mam pojęcia, nie umiem tak się odpowiedzieć jednoznacznie. A jaka jest przyszłość internetu, pana zdaniem? No z przyszłością to jest zawsze tak, że łatwo jest mówić o bliskiej, łatwo jest mówić o dalekiej. Więc bliska to tak będzie, jak jest dzisiaj, prawda? No tak tylko bardziej. Internet rzeczy się rozwinie, Google jeszcze urosną, no i tak dalej, prawda? To jest bliska przyszłość. Pierwsza taka cezura, kiedy ten internet się zmieni znacznie, to jest, kiedy będzie się go wszczepiać ludziom, prawda? A to jeszcze trochę. Nawet spore trochę, bo to myślę, że tak no, eksperymentalnie to pewnie już dzisiaj próbują różni szaleńcy, natomiast myślę, że to jest gdzieś tak połowa stulecia. Natomiast daleka z kolei perspektywa jest też łatwa, bo to ewidentnie zmierza w kierunku czegoś w rodzaju Solaris Lema, prawda? Planety pokrytej warstwą rozumnej materii. To zresztą przed Lemem jeszcze opisywał Wernacki jako noosferę, to jest jego pojęcie. Władimir Wernacki, ukraiński geolog, czyli planeta pokryta warstwą rozumnej materii. Czy ona będzie płynna jak u Lema, czy krystaliczna, to jakby inna kwestia. No a jeszcze dalej, to ja sam to opisywałem w takiej pracy New Deal, New Age z lat 90. Czarna dziura, medytująca czarna dziura, tak, że tak powiem, ostatnie stadium naszej cywilizacji. Natomiast problemem jest, co się będzie działo wkrótce, prawda? Co się będzie działo
w czasach naszych dzieci czy wnuków. I tutaj to jest niezwykle trudne. Przede wszystkim akcenty, relacje między ludźmi a maszynami, prawda? Czy ludzie będą sieci jeszcze do czegoś potrzebni? Bo gdybyśmy to sobie zagwarantowali, a mogliśmy, moglibyśmy na przykład być narządami rozrodczymi maszyn, prawda? Tak jak kwiaty dla roślin, no i wtedy bylibyśmy potrzebni tym maszynom, tym inteligencjom, temu wszystkiemu. Gdybyśmy na przykład byli na tyle przebiegli, żeby zrobić to, co nam zrobił Pan Bóg, czyli limit Hayflicka, czyli to, że komórka ludzka się może podzielić około 50 razy i koniec, i trzeba umierać, to oczywiście oprócz rakowej i tej macierzystej, my to żeśmy zrobili w internecie. Sieć pakietowa, każdy pakiet ma taki telomer, tak jak my mamy w genach, czy chorobosłabach, tak? Ja się gubię już w tym wszystkim. Więc ma taki, to się nazywa TTL, Time to Life, prawda? I on jest ustawiony na 32, na 64, na jakieś tam potęgi dwójki i ten pakiet, jeśli tyle razy się prześle między różnymi serwerami, to po prostu jest kasowany, bo ten licznik mu maleje do zera i ostatni serwer, który go złapie z licznikiem 1, to go po prostu kasuje. Więc gdybyśmy coś takiego ustawili tym sztucznym inteligencjom, no to jeszcze moglibyśmy być im potrzebni. Gdybyśmy zmonopolizowali dostęp do energii na przykład na Ziemi, to też bylibyśmy jeszcze potrzebni. Ale my tego nie robimy. Znaczy my pędzimy, jak to się nazywa, ta kolejka górska, roller coaster, tak? Pędzimy w czymś takim, to nie ma kierowcy. To jest daleko poza limitami prędkości bezpiecznymi. My tego nie ogarniamy, a jak zdążymy ogarnąć, to już jest inne, więc nie nadążamy na tym. To jest całkowicie poza naszą kontrolą. Wszystko zależy tak naprawdę od tego, jak będą modyfikowani ludzie, no i jak się rozwiną pozaludzkie inteligencje, jak się rozwinie sztuczne życie. Ja nie mam pojęcia. Znaczy, mogę tylko zacytować, a właściwie rozwinąć, Marshalla McLuhana. On w Galaktyce Gutenberga, to jest książka z 1962 roku, a zatem sprzed internetu, on twierdził, że ewolucja mediów i ewolucja ludzkości to jest ten sam proces. Nie taki sam, tylko to jest to samo. Dlatego, że przez całą historię ludzie pozostają tacy sami biologicznie, są tym samym gatunkiem. Można by dziecko dzisiejsze wsadzić tam do paleolitu i pewnie by sobie radziło i na odwrót tamto dziecko tutaj też by sobie pewnie radziło. A co ewoluuje? A kultura. A kultura się rozwija w warstwie międzyludzkiej i rozpina się przez media, tak? Ta cała warstwa. I w związku z tym wszystkie innowacje, jakie budują zmiany w kulturze, są zależne od rozwoju mediów. I McLuhan oznaczył te główne mutacje, on to nazywał, trochę nietrafnie, bo to nie było szybkie, to było ewolucyjne, ale nazywał te główne innowacje medialne w następujący sposób. Pierwsza to była mowa, potem pismo, potem media elektroniczne. Mowa, no i ja bym tu koniecznie teraz chciał dodać cyberprzestrzeń, prawda? I co z nami zrobiła mowa? Zmieniła nas z małpoluda w człowieka, prawda? Co z nami zrobiło pismo? Z dzikusa przemieniło nas w człowieka cywilizowanego. Co zrobiły media elektroniczne? Ja bym to połączył razem z drukiem, znaczy McLuhan to jeszcze troszkę inaczej wymieniał, ja już powiem o elektronicznych. Uczyniły z nas ludzi współczesnych, po prostu. Jest dramatyczna przepaść między człowiekiem średniowiecza z epoki sprzed mediów masowych, a człowiekiem z epoki ukształtowanym przez te media. No i co zrobi z nas cyberprzestrzeń? No mniej więcej coś na taką miarę. Różnica między człowiekiem sieci a człowiekiem współczesnym będzie mniej więcej taka jak między człowiekiem a małpoludem, może taka jak między cywilizowanym a barbarzyńcą, może taka jak między współczesnym a średniowiecza, z dokładnością do tego, że być może nasza biologia się zmieni, prawda? Bo ten cały obraz McLuhana operuje na stabilnym hardware'ze cywilizacji ludzkiej i człowiek jest wciąż ten sam. Natomiast my próbujemy się dobierać do genetyki, do własnej biologii i próbujemy ją modyfikować zarówno genetycznie, jak i technologicznie, prawda? Ale w tym czasie, kiedy to się jeszcze nie stanie rzeczywistością, to myślę, że ten McLuhanowski obraz jest trafny i niezależnie od tego, w jakim kierunku te zmiany pójdą, to będą gigantyczne, będą wielkie.
A co radziłby Pan zwykłym obywatelom dzisiaj? Jak podchodzić do internetu? Co z nim robić? Jak się wobec niego zachowywać? Wie pan, kto chce spokoju, temu zawsze bym zalecał prywatność. Ten Barlow poszedł hodować bydło, kupił sobie rancho. No, być może to jest jedyny sposób, żeby się z tego zgiełku jakoś wycofać, prawda? Kto chce zmian z kolei, kto czuje się odpowiedzialny za rozwój, za zbiorowość, za to wszystko, no to cóż, no to obawiam się, że temu zostaje tylko religia. I to raczej jakaś nowa, która ten porządek wywróci. Religie potrafią działać błyskawicznie. To zaraz przytoczę historię islamu, tylko jeszcze zmiankuję. Dzisiaj mamy już wzdychającą religię ekonomii, prawda? To jest jakby taka jeszcze jeden z epigonów religii oświeceniowej, prawda? Czyli tam religii naukowej. Ta ekonomia zredukowała nam prawa własności do absolutnego absurdu. Dzisiaj własności podlegają liczby. Przecież każdy program, każdy utwór, każdy tekst, każdy wideo, wszystko, co jest w internecie, jest po prostu liczbą. Jest długim ciągiem cyfr, czyli liczbą. Pieniądz też jest liczbą. Już nawet nikt się nie wysila, żeby go drukować. I nasi władcy, nasi panowie uzurpują sobie prawo władzy nad tymi liczbami i własności od tych liczb i w obliczu takiej religii stoi. Prawda? Która się nie utrzyma, ona sama się wykończy moim zdaniem. Więc natomiast trzeba by było zdążyć przed tym powszechnym implantowaniem ludzi, które nam grozi. Ja teraz przytoczę kalendarz zwycięstwa islamu. Hidżra, 622 rok. Mahomet z garstką wyznawców ucieka z Mekki, bo tam mu grozi śmierć, bo ma tam przeciwników, wrogów. Są nędzarzami. Ich poeta pisze: poszliśmy za nim bosi, nadzy, bez ekwipunku, bez siły, bez broni, bez żywności, przeciwko narodom posiadającym najpotężniejszych królów i tak dalej. To sam pisze, żeby już nie było, że ja urągam, prawda, uczestnikom hidżry. 622 rok. Żyje Mahomet jeszcze 10 lat. Już w tym czasie jest cały Półwysep Arabski podbity przez tych bosych ludzi, którzy tymczasem zdobyli wielbłądy, konie i coś tam. 29 lat od hidżry jest podbity Syria, gigantyczne imperium, Egipt i Persja. To garstka nędzarzy, prawda? Oczywiście było ich więcej już później, potrafiła, wiedziona tylko religią. Tylko wiedziana religią, przeciwko rydwanom, słoniom, katapultom, przeciwko gigantycznym kapitałom, przeciwko milionowym narodom potrafiła pójść i podbić cały Bliski Wschód. Więc wydaje mi się, że tak naprawdę pokonać ten system może tylko coś w rodzaju religii, jakiejś raczej nowej, bo ona musi być dopasowana do tej nowej rzeczywistości, musi być w niej miejsce dla nie tylko ludzi, dla sztucznych inteligencji. No, to musi być coś innego niż opowieści sprzed tysięcy lat. Raczej tak mi się wydaje. A wyobraża pan sobie, że ci, którzy chcą stawiać opór, na przykład na przykładzie takiej książki Johna Brunera Na fali szoku, tam jeden z głównych bohaterów wpuszcza do sieci wirusa, który no, tak, pożera wszelkie dane, informacje i w ten sposób dochodzi do upadku tej technologii. Tak. No tak, no to była metodologia anarchistów, prawda, żeby siać destrukcję, terror, żeby zrobić dyskomfort rządzącym, żeby oni gnębili lud, żeby lud się zbuntował i tak dalej. No oczywiście wirusy można wpuszczać, natomiast ja raczej wierzę w prywatne sieci, w to, że ludzie sobie pozakładają sieci pod spodem, obok internetu, takie peer-to-peer, że telefon z telefonem się będzie komunikował. W to raczej wierzę, ale to ci, którzy takie potrzeby będą czuli. Proszę zauważyć, że John Barlow już nie żyje,
A ci internauci, którzy dzisiaj stanowią zdecydowaną większość populacji internetu, oni nie mają ograniczonej wolności. Oni chcą fejkować, lajkować, tamtego komenty walić i co tam jeszcze? No nie wiem, co tam, hejtować powiedzmy, tak? A i kupować coś jeszcze w internecie. I nikt tej wolności nie ogranicza. Oni nie chcą wolności w sensie prometejskim, w sensie jakimś głęboko antropologicznym, oni nie chcą w sensie filozoficznym, oni nigdy się nie spotkali z filozofią, więc no, ci ludzie się nie zbuntują. Także te takie sieci, które się oddzielą od internetu, ja myślę, że one będą elitarne, ekskluzywne, ale raczej nie spodziewam się, żeby one miały znaczenie takie, no, nazwijmy to globalne. Dobrze, w tym miejscu postawmy kropkę. Państwa i moim gościem był dzisiaj Marek Lebuś, współautor książki Czy świat należy urządzić inaczej? Schyłek i początek, wydanej przez Komitet Prognoz Polska 2000+, przy prezydium Polskiej Akademii Nauk. Dziękuję panie Marku za rozmowę. Dziękuję bardzo, dziękuję. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość? Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu www.instytutsprawobywatelskich.pl. Słuchaj, myśl, działaj!